dziś Finko TV wyrusza w kolejne miejsce. Krzysztof, jak zawsze, w swoim żywiole. Jestem w swoim żywiole, ponieważ jesteśmy na budowie. Budowa wprawdzie ma się ku końcowi, zbliża się do wykończenia. Dlatego też nasza rola tutaj już prawie się zakończyła. Pozostały nam drobiazgi, regulacje i sprawdzenie wszystkiego. W takim razie, Krzysztofie, przejdźmy do przeglądu produktów od Finko. Mamy tutaj ślusarkę aluminiową w systemie Aluprof MB86N i w systemie HS77. To, co się rzuca w oczy praktycznie od razu, to kolor zastosowany w przypadku tej realizacji. Drewnopodobny złoty dąb. Mówiliśmy już o tym i możemy tutaj pokazać. Jesteśmy w stanie wiele kolorów drewnopodobnych zastosować na powierzchni aluminium. I naprawdę do złudzenia przypomina to drewno, szczególnie z większej odległości. Ja jednak chciałbym, abyśmy z bliska przyjrzeli się żaluzjom fasadowym. Mamy żaluzje fasadowe na zewnątrz, ukryte już w ociepleniu. Żaluzje również w kolorze drewnopodobnym, które służą nam tutaj do zacieniania regulacji dopływu światła. Ale nie tylko przed światłem trzeba się schronić. Z uwagi na położenie nieruchomości konieczne było zastosowanie specjalnego rozwiązania zmniejszającego dopływ dźwięków z otoczenia. Okna wyposażone są w folię akustyczną. Dzięki temu pociągi, które jeżdżą za mną, samoloty, które latają nade mną, nie są słyszalne w tak dużym stopniu, jak byłoby to przy normalnym szkle wewnątrz pomieszczenia. Krzysztofie, z tego co wiem, to nie koniec ciekawostek związanych z tą realizacją. O narożnikach całoszklanych już w naszych programach mówiliśmy, ale o takim z pewnością nie. Mamy narożnik całoszklany w konstrukcji, z jednej z konstrukcji aluminiowych zamontowanych tutaj. Z tym, że jest to narożnik właśnie odwrotny, czyli kąt wypukły jest do wewnątrz pomieszczenia, a wklęsły zostaje na zewnątrz. Na koniec, jak zawsze, zachęcamy do oglądania naszej serii filmów. Jeżeli szukacie ciekawostek i różnych rozwiązań dotyczących ślusarki aluminiowej, zaglądajcie na kanał Finko TV. Finko. Okna, drzwi, fasady.